Otwieram spotkanie. Witam serdecznie wszystkich odbiorców na Facebooku i na YouTubie. Nie jest to perfekcyjne rozpoczęcie spotkania pod tytułem Perfekcjonizm, ponieważ chyba po raz pierwszy spóźniłam się z nagraniem aż tak dużo, czyli 5 minut. Nie wyszło mi bycie perfekcyjną. Kochani, zapraszam Was serdecznie do pogadanki na temat perfekcjonizmu. Czy perfekcjonizm to musi koniecznie oznaczać na przykład nieskazitelny wygląd? Albo może perfekcjonizmem będzie napisanie tekstu, powiedzmy w pracy, jakiegoś pisma z dokładnością odnośnie ortografii, interpunkcji, kropeczki, przecinka, odpowiednią czcionką, odpowiednim kolorem, odpowiednim jeszcze jakimś tam italikiem i tak dalej, i tak dalej. Generalnie przejawy perfekcjonizmu mogą być różne w zależności, powiem po chłopsku, na co nam nadepnięto w dzieciństwie. Jeśli na przykład dopadło Cię coś takiego, że dostałeś, powiedzmy, lanie za jakiś mało schludny wygląd, i gdzieś od Ciebie tego drastycznie wymagano, będzie to mieściło się w tej właśnie rameczce, w takiej sztywnej matrycy, którą można nazwać perfekcjonizmem, gdyż jak boleśnie oberwałeś za to, że nie zrobiłeś, powiedzmy, odpowiedniej higieny ciała, albo porwałaś sobie rajstopki, albo poszedłeś na plac zabaw w wieku, powiedzmy, 5 lat i miałeś nosek niewytarty, komuś się to nie spodobało i boleśnie za to oberwałeś, wtedy będziesz miał w tej, witam Cię Karola, będziesz miał w tej dziedzinie, gdyby większe parcie, większą jazdę. Także kochani, perfekcjonizm to jest coś tak utrudniającego życie, jakbyśmy chcieli codziennie realizować ten nieskazitelny obrazek. To jest, kochani, smutne, te obrazki mogą być różne. Może ktoś mieć perfekcjonizm w kuchni, w kulinariach. Kochani, jak się gromadzicie, jestem tutaj zaszczycona, że przybywacie. Natomiast ja tu już trochę będę robić tak zwanej gry wstępnej, a później przejdę do strukturki. Cześć, kochana, miło Cię widzieć. Wszystkich Was bardzo miło widzieć. Ja tu się trochę rozpędzam i później przejdę do punktów, które tutaj sobie przygotowałam na karteczce. Natomiast generalnie, kochani, perfekcjonizm wystarczy, żeby wiedzieć, że to jest pewna taka sztywność w funkcjonowaniu. Czy będzie to dotyczyło ubrania, jedzenia, finansów, życia zawodowego, relacyjnego, a nawet w sprawach intymnych możemy mieć pewną jazdę perfekcjonisty. Nawet są nowi uczestnicy. Bardzo mi, kochani, miło. I teraz tak, skąd się bierze perfekcjonizm? Bo na razie ustaliliśmy sobie, że perfekcjonizm to jest coś sztywnego. Coś tak sztywnego, że utrudnia życie nie tylko otoczeniu, ale przede wszystkim samemu użytkownikowi. Czasem się to nazywa, że ktoś ma jazdę na porządek, na wygląd, na takie, wiecie, widzenie własnego ciała, taką prezentację swojego ciała, rzeźbienie swojego ciała, jak robi to na przykład ortorektyk, czy w przypadku mężczyzn bigoreksja i tak dalej, i tak dalej. Witam Cię Bożenko, Karolinko, Marcinie, bardzo mi miło. Kto tam jeszcze jest? Wszystkich po kolei, którzy się tutaj zalogują. Niektórych znam z awatarów. Kochani, czyli sztywny obrazek. Skąd się to bierze? Fajnie jest wiedzieć, że jak dziecko się rodzi, to ono sobie tam, wiecie, nie zaciska tych lejców i ono sobie krzywdy nie robi i nie mówi chodź prosto, co ty tam się teraz gibiesz na tych nóżkach. Może chodzenie proste jest ładne, a ty tutaj się przewracasz, obijasz się, tłuczesz sobie pupcie. Dziecko po prostu robi to spontanicznie i nie karze siebie za to, że gdzieś się tam obcochnęło, że coś krzywo narysowało. Zobaczcie, kto nam to robi, od czego to się zaczyna. Nasi kochani dorośli, nasze autorytety, czy bardzo Cię miło widzieć, moja kochana ciociu, czy to są rodzice, czy to jest rodzeństwo, powiedzmy, starsze od nas, czy to są nasi nauczyciele, czy to są, o, Aneczko, witam Cię kochana. Nie ćwiczysz do musicalu, tylko oglądasz koleżankę, a później obydwie będziemy się tam gibały w tych naszych choreografiach.
Więc kochani, przychodzą dorośli z tak zwaną dobrą intencją i chcą dla nas dobrze. I przeważnie to się kończy źle, bo mówią nam tak: nie rysuj tak krzywo, inaczej się ubieraj, chodź tak, mów tak, tak się nie zachowuj, to rób, tego nie rób. I tak nas cisną w taką rameczkę, jeśli się my temu poddamy, a mówiąc głębiej, tak od strony duchowej, jeśli będzie to nasza lekcja na to wcielenie, to my to łykniemy. I teraz kochani, jest taki etap rozwojowy, mniej więcej to jest taki trzylatek, dwutrzylatek, kiedy dziecko zaczyna uczyć się siadać na nocniczek. To jest taka realizacja tak zwanej pierwszej swojej sprawczości. I kochani, przypomnijcie sobie, jeśli macie własne dzieci albo już są odchowane, przypomnijcie sobie ten etap rozwojowy, gdzie strasznie nam zależało, żeby to dziecko jak najszybciej zaczęło kontrolować wydalanie, czyli żeby umiało się załatwić na nocniczek, czy siku, czy kubkę, ale żeby to było takie przewidywalne, żeby dziecko się nauczyło zarządzać tak zwaną defekacją, czyli wydalaniem. Rodzice strasznie na to czekają, latają gdzieś tam z tym nocniczkiem, a dziecko, jeśli ma to niezgodnie z etapem rozwojowym, jest za szybko albo za późno, to dziecku się to odbija, kochani, na czym? Na psychice. I teraz zobaczcie, podam może przykład własny, chociaż te przykłady własne, kochani, to czasem ktoś sobie życiorys układa z tych moich własnych przykładów, ale wpisuję to w koszty. Ja pamiętam, jak miała przyjechać, to będzie o nocniczku, jak miała przyjechać do nas babcia, mama mamy, która lat dzisiaj ma 95. Babcia w mojej ocenie nie należy do zbyt sercowych, kochliwych i ja zawsze miałam zęba na nią, bo nie widziałam, żeby kochała moją mamę. Czyli zobaczcie, trzy pokolenia. Moja mama też wiecznie sobie tam płacze, że matka ją nie kochała. Więc ta babcia w moich oczach jawi się jako ktoś, witam Dorotę, kto nie jest taki pełen miłości. I moja mama kiedyś tam, jak ja byłam taka malutka, szykuje nocleg, bo przyjeżdża babcia. Ona rzadko nas odwiedzała. I moja mama zrobiła mi tego rodzaju krzywdę, chcąc, zobaczcie kochani, chcąc nie naruszyć majestatu swojej matki, czyli mojej babci. Wiedziała, że ja jestem takim dzieckiem, które się ułoży do babci. W jakim sensie? Że ja babci na pewno nie kopnę. Że ja babci nie obsikam. Ja byłam mała, chyba ze 2-3 latka. Jakoś to tak było, ale wiecie, ja to pamiętam. Dokładnie pamiętam ten stres, który był we mnie, że babcia śpi obok mnie, a ja byłam taka sparaliżowana, żeby tylko tej babci nie naruszyć. Wiecie, mądrość energii, mądrość biologii wiedziała, że to jest ktoś nie do przytulania, tylko żeby się nie dać zeżreć. I mam żal do mamy, no teraz już pewnie innego rodzaju, ale kiedyś mamie to powiedziałam, mówię, dlaczego położyłaś mnie spać z babcią? Ja byłam jak sparaliżowana, żebym ja jej tylko nie kopnęła, żebym, broń Boże, nie obsikała. I wiecie, to jest taka tresura dziecka, że dziecko, mimo że ma potrzebę fizjologiczną, to nie może tego zrobić, bo lęk mu na to nie pozwala. I ja się bałam tą babcię, wiecie, dotknąć gdzieś tam, nawet nie kojarzę w ogóle, że ja miała ją przytulać, a mowa obsikać, gdy miała ją obsikała, to dopiero była tragedia. I mama wiedziała, którego dziecka ma użyć. I ona mi kiedyś odpowiedziała na to pytanie, mówiłam, dlaczego mi położyłaś z tą babcią? Ja do dzisiaj czuję tą tresurę. A, bo ty to byłaś taka ugodowa, czy coś w tym rodzaju, powiedziała, że ty byś się na to zgodziła, czy jakoś tak umiałaś się z tym obejść. Kochani, dzisiaj wiem, że to było wielkie nadużycie. Także, szanowna mamo, proszę mi zwrócić ten czas, kiedy ja czułam taką sztywność. I kochani, to się tak właśnie zadziewa, jak wymagamy, witam panią Ewę, jak wymagamy od dziecka tego, czego dziecko nie jest w stanie zrobić biologicznie, organicznie, nie jest na to gotowe. Czyli jak za szybko ciśniemy dziecko na nocniczek, to później robimy dziecku krzywdę w psychice. Jak pozwalamy dziecku za długo łazić w tej pielusze, jak za długo ma takie rozmazanie, rozpasanie, brak tej dyscypliny, to dziecko później staje się takim dorosłym w metryce, ale w środku to jest taki, takie duże, pobłażające sobie wiecznie dziecko, taki rozmazany dorosły. Więc kochani, tu już może się zrodzić, witam Monikę, tu już może się zrodzić, czyli znalazłaś konto na Facebooku, bardzo się cieszę. Tu się już może zrodzić pewien perfekcjonizm, bo zobaczcie, jeśli ktoś robi nam taką musztrę, że nie wolno ci, mając 2-3 latka, obsikać tej babci, to później w psychice dziecka się zakoduje, że
delikatność na drugiego człowieka, to jest w ogóle twoje być albo nie być, że tobie nie wolno na przykład śpiąc z kimś zadrzeć nogi, walnąć go z łokcia, zabrać mu kołdry. Wiecie, to są normalne ludzkie zachowania, które świadczą o tym, że jesteśmy swobodni z bliskimi. A nawet jak nie z bliskimi, to na przykład na jakimś wyjeździe, czy na zieloną szkołę, czy gdzieś jak w hotelu jesteśmy, czy na przykład jest jakiś wyjazd powiedzmy z pracy, to nawet obok koleżanki się stresujesz, bo tobie się w psychice będzie to przypominać. I ja, kochani, na przykład miałam takie doświadczenie i teraz jak to się przerzuca na życie dorosłe? Ja na przykład zauważyłam, i to już nie dzisiaj, nie wczoraj, tylko dawno, dawno temu, że na przykład dla mnie przez to doświadczenie w dzieciństwie z mamą właśnie, z tą babcią, ja na przykład mam wysoki wymóg odnośnie higieny, higieny ciała, a już na pewno takiej higieny, wiecie, jaka jest w bliskości. I to też jakby było nadmierne, to wiecie, no człowiek funkcjonuje, poci się, wszystkie te procesy zachodzą, ale też można mieć za wysoką poprzeczkę odnośnie, co jest dla mnie akceptowalne na przykład w osobie bliskiej. Czy jest na przykład spocenie u partnera dla mnie akceptowalne, czy musi być zawsze, wiecie, full wypas higiena, jeżeli się zbliżamy i tak dalej. Jeśli jest coś za bardzo w którymś kierunku, bo też kochani pamiętajmy, że kierunki są dwa. Można zupełnie mieć obrzydzenie do wszystkiego, ale można mieć też tolerancję do wszystkiego. Jak ktoś idzie w taki nurt masochistyczny, to jemu nic nie będzie przeszkadzało. Są też takie osoby, w zależności jak ta psychika u nas, kochani, zagrała. Więc taki okres 2-3 latka mniej więcej, jak rodzi się ta pierwsza sprawczość, dla mnie, kochani, to jest taki ten okres pomiędzy tym, że dziecko poczuło już tak zwaną zdrową zależność, czyli zaczyna pomału, jak gdyby, rodzić się ta jego indywidualność. I pierwszym aktem sprawczości dziecka co jest, kochani? Może to napiszecie taką odpowiedź. Jak dziecko, poza tym, że wyjdzie z kanału rodnego i robi takie alleluja, urodziłem się, dałem radę przycisnąć przez ten ciasny kanał matki. Oczywiście dziecko nie robi tego świadomie, ale ciało jego poczuło, że dokonało tej sprawczości. Natomiast drugim aktem sprawczości, kobiety, kochane, na pewno wiecie, z czego dziecko tak się bardzo cieszy, jak na przykład no, dokona pewnej sprawczości. To jest niesamowite. To jest mniej więcej taki czas 2-3 latka. Jak dziecko zobaczy, co samo zrobiło i ono wtedy jest dumne, że ono dało radę. Wtedy, kochani, mamy tak jak gdyby takie przejście do rozwoju indywidualności, czyli patrz, sprawczości, czyli rozwoju naszych zasobów, że nadaje się, że ode mnie też coś zależy, że ja dałem radę. Wiecie, to jest taka wewnętrzna narracja. I później, kochani, postępujemy dalej. Chodzenie, tak, ale jeszcze jest coś po chodzeniu. Chodzenie jak najbardziej. Dziecko czuje, że się spionizowało, że gdzieś tam ograło to prawo grawitacji. Pierwsze kroki, kochana, to też weźmy w ramach chodzenia. Jeszcze co jest aktem sprawczości? Ja na przykład, nie wiem, czy kojarzę to z życia swoich dzieci, ale widzę taki obrazek, że dziecko dokonało pewnej sprawczości i mimo, że to wiecie, to są mało może dla nosa przyjemne, mówienie też jeszcze nie. Kochani, co jest takim aktem odwagi, że dziecko mówi tak, dałem radę. No, kochane dziewczyny, jaka to jest moc, jak coś swoim ciałem zrobiłem. No może ktoś, któraś wpadnie na tę odpowiedź. I teraz, kochani, jak dziecko czuje, że dorosły zaczyna ufać jego indywidualności, jego sprawczości, a nie wszystko mama daj, zrobię za ciebie, albo odejdź, ty nie wiesz, ja za ciebie zrobię, ty się nie nadajesz, to dziecko zaczyna wątpić w swoją sprawczość, w swoją autonomię. I teraz, kochani, gdzie się zadziewa perfekcjonizm? Po pierwsze, tu na tym etapie, oczywiście, Basia, stawiam ci 6 z plusem, kubka, pierwsza kubka, jak dziecko siada na nocnik, ja mówię już o takim etapie, kiedy dziecko niejako się oswoi z tym tronem i ono tak siada i zagląda, nie? I tak zagląda, co tam zrobiło. Nic nie ma, siada znowu, tam się przezagląda, wow, jest, dałem radę. Kochani, to dla dziecka jest naprawdę akt sprawczości. Nawet psycholodzy opisują to, że dziecko mówi, ode mnie też coś zależy. No właśnie pierwsza kupa, ale ono jest świadome, że ono to wydaliło, a nie na komendę matki, ojca, czy jeszcze pod strachem, że nie zejdziesz z nocnika, dopóki się nie załatwisz, bo później będziesz w podróży chciał siku czy kupę. Przecież my tak musztrujemy własne dzieci, prawda?
I kochani, naprawdę to wpływa na psychikę, ale nie chcę tu dzisiaj się za bardzo nad tą kubką rozwodzić, żeby nie było. Generalnie na nocniku też możemy bardzo skrzywdzić własne dziecko, wymagając nadmiernie, czyli niezgodnie z tym, jak jego biologia pracuje. I tutaj, kochani rodzice, namawiam do dużej takiej współpracy z dzieckiem. Dziecko wie, kiedy chce. Ono też się musi nauczyć, że ileś trzeba posiedzieć, ale ileś też można zrezygnować, żeby nauczyć się funkcjonować z własną fizjologią. To jest niezmiernie ważne. Zobaczcie, jak w dorosłości na przykład alkoholik taki już zaprawiony w piciu, jak przestaje funkcjonować zgodnie ze swoją fizjologią, no to co, ma lat 50, a chodzi o psikany, prawda? Jakie to jest smutne. A dziecko też potrzebuje nauczyć się w głowie reagować na bodźce, które z jego ciała idą, więc ta kubka też jest takim, wiecie, bodźcem, takim aktem sprawczości. I teraz postępujemy w wieku rozwojowym, przechodzimy mniej więcej na taki 5., 6., 7. rok życia, kiedy to dziecko coraz bardziej rośnie w tej swojej indywidualności. Witam Anię. I zaczyna walczyć o swoje terytorium. Kochani, w tych wszystkich etapach rozwojowych będzie się przejawiał perfekcjonizm, jeśli zostaje to źle rozegrane. Bo pamiętajcie, że dziecko, ono musi być na pewnym etapie egoistyczne, bo ono nie ma siły, więc jego ego musi być bardzo inwazyjne, ekspansywne i mówić moje, moje, dla mnie, dzieci przecież takie są, prawda? Natomiast wiemy dobrze, że jest też kontrast z dorosłymi i ile to dziecko sobie zagarnie tego terytorium, na ile ci rodzice się zgodzą, grunt, żeby to były zdrowe granice, to dziecko mówi, aha, tyle terytorium sobie wyhaczyłem, odhaczyłem, to teraz ja na tym terytorium będę żył, ja jako indywidualność. I kochani, jeśli rodzice są w jakiś sposób sami poturbowani, jeśli są z własnymi ranami, zranieniami, gdzie im nie pozwalano na bycie autonomicznym, to rodziców będzie wkurzało to, że dziecko chce być autonomiczne. Ja w twoim wieku to ja taki nie byłem. Ja to się musiałem słuchać matki i ojca, jak ja bym tam rękę na matkę podniósł, co nie znaczy, kochani, że tutaj zapraszam do podnoszenia ręki na matkę, ale czyż nie jest to słodkie, jak dziecko się wykłóca o własną autonomię, jak ono mówi, ta sukienka żadna inna, ten samochodzik żaden inny, i ty tak sobie myślisz jako rodzic, co za różnica. Dla dziecka, kochani, jest różnica. Chociażby, żeby ono poczuło, że zaczynasz go widzieć z jego preferencją. Na przykład wybieram różową sukienkę, nie zieloną. Chociaż ja bym wybrała zieloną. Albo chłopczyk powie, ja chcę samochodzik, a nie na przykład tam inną zabawkę, co sobie tato by wymyślił. I teraz, kochani, jeśli autonomia dziecka może się kształtować tak zdrowo, czyli mam kawał tego pola, ale rodzice wyznaczyli mi zdrowe granice i ja mam obszar, na którym mogę się rozwijać, to jest wszystko dobrze. Natomiast jeśli rodzice mają swoje poturbowania i wiecie, taki bałagan emocjonalny, traumowy, to wtedy dziecko nie ma tego pozwolenia i na przykład zrodzi się taka rana w dziecku, że nie masz przyzwolenia na bycie sobą do końca. Nie masz takiego przyzwolenia, żebyś ty sobie był w takiej, wiecie, całej, jak gdyby swobodnej autoekspresji. Bo na przykład matkę czy ojca będzie wkurzało w dziecku to, że ono jest takie spontaniczne, że jest swobodne, że jest takie odważne, że jest takie wszędobylskie. Jeśli rodzice mają takie rany, że im nie wolno było, że dostawali za każde przejawy swojej autoekspresji po łapach, to kochani, wtedy w dziecku też nas to denerwuje, bo tak jakby ego dorosłego patrzy na ego swojego dziecka, mówi, a dlaczego ty masz być lepszy? Dlaczego ty masz mieć lepsze życie niż ja? Mnie nie wolno było być spontanicznym. Mnie nie wolno było pozwolić sobie na płacz. Wiecie, to jest taka rozmowa ego kontra ego. I mimo, że jesteś rodzicem, masz tą część dorosłą, to i tak zwierzątko w tobie, czyli to ego, walczy z tym zwierzątkiem w twoim dziecku. I kochani, naprawdę tak się zadziewa. Ja nie zapomnę, jak ja kiedyś coś takiego odstawiłam w relacji do swojej córki, jak była malutka, miała 3 latka. Teraz już jest duża kobieta, ma lat 25. Natomiast ona mi opowiada, że zrobiła pewien ruch do swojej córki, i ona mi opowiada, mówię, wiesz co, ja zrobiłam dokładnie to samo do ciebie. I pytam się teraz, jak to się stało, wie, skąd ty wiedziałaś, ona mówi, ja nie wiedziałam. Kochani, to jest, witam Piotrze, witam szanownego pana. Kochani, to się tak zadziewa, że jak my czegoś nie dostaliśmy, to nasze ego mówi, dawaj mi to, i mi się też to należy. I to jest ta część zwierzęca, więc my tam nie jesteśmy dobrym, lojalnym rodzicem. Tylko też sobie, przeważnie jak nas zalewają emocje, my chcemy sobie to odebrać. Ja pamiętam, jak córka mi się postawiła, miała lat 3,
Ja jej zrobiłam pewien taki manewr przewagi nad nią, a ona później zrobiła to nad swoją córką, czyli nad moją wnuczką. Mówię, wow, jak to się, kochani, przenosi, że jak czegoś nie dostaliśmy, to my sobie później wyrywamy to. Nie zawsze chcemy się do tego przyznać, ale rzeczywiście tak było. Naprawdę zwierzątko się o wszystko upomni. Więc kochani, jeśli ta autonomia dziecka nie może wyrastać tak normalnie, swobodnie, ze zdrowymi granicami, bo też nie może być rozpasania, bo dziecko by urosło w taką omnipotencję, to kochani, zaczyna się takie obciosywanie. I to jest, kochani, tu ważne a propos perfekcjonizmu. Obciosywanie. Nie możesz być taki, masz być taki, może to tak, a tego nie. Dobrze by było, gdybyś był taki. Albo może, nie wiem, dziewczynki w twoim wieku to to, a chłopcy w twoim wieku to to. I wiecie, bierzemy te wzorce z zewnątrz, ślepo ufając, że uczyni to naszym dzieciom tak zwane dobro. I teraz jak zaczynamy tą autonomię, może podam na przykładzie, kochani, lubię pracować na takich rekwizytach, a dajmy na to, że autonomia dziecka to jest taka karteczka. I jeśli to są zdrowe granice i dziecko ma taką tą działkę, po której może fikać, rozwijać się i tak dalej. Natomiast jeśli byśmy temu dziecku, zobaczcie, robili mniejszą tą działkę, czyli na przykład zmniejszymy mu to poletko, powiedzmy do takiej, to ono zacznie się troszkę dusić, prawda? Powie, mamo, nie mam gdzie rozwinąć skrzydeł. Oczywiście nikt tak nie mówi, ale to czujemy wszyscy, nie? Zaczynamy się irytować, zaczynają nas ograniczać w rozwoju, ale może masz rodzica, który jest jeszcze bardziej wymagający, ma jakieś własne programy, który mówi, o nie, 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 dobrze by było dziecko, gdybyś był takim, takim obrazeczkiem, to wtedy my byśmy jako rodzina mieli większy prestiż. Zobacz, i teraz namawiam Cię, moja córko, mój synu, żebyś był w takim obrazeczku. I kochani, zobaczcie, tak się rodzi perfekcjonizm, bo teraz tak, dziecko mówi, aha, takie nie mogę być, bo będę wystawał poza te rameczki. Takie też nie mogę być, bo mamie się to nie spodoba. Taki też nie mogę być, bo tata będzie niezadowolony. I zobaczcie, taką zwykłą, tutaj zwykłym rekwizytem można zobaczyć, jak my bardzo to dziecko własne obciosaliśmy. I zobaczcie, i teraz perfekcjonizm, można powiedzieć, że jest jednym z tych kawałeczków, które tutaj mi się wygięły na tej kartce, i dziecko próbuje, w psychice ma oczywiście to zaprogramowane, że ono próbuje ciągle być w każdej dziedzinie życia, a głównie w tej, w której było zranione, na przykład w takiej higienie osobistej, w wyglądzie, w jakości ciała, w finansach, tam gdzie nam bardziej rodzice stanęli na to buciorem, to teraz będzie stawało się takim, kochani, zobaczcie, kawałeczkiem. I to jest ta tragedia, odkładam rekwizyt, i to jest ta tragedia osoby, która ma w sobie taki program właśnie o byciu perfekcyjnym, czyli moja autonomia, moja autoekspresja nakazuje mi, że wolnością byłoby być takim pięknym, oczywiście bez włożenia na granice innych ludzi. Natomiast program w mojej psychice mówi, ej, chwileczkę, przecież ty masz taką małą działeczkę, ten kwadracik. I wtedy, kochani, ten dysonans pomiędzy tym, co mamy wgrane w psychice, a co nasza natura chce, to jest taki nieznośny w środku ból, takie natężenie, takie napięcie, które właśnie zaczyna czym? Się objawiać. Jeśli osoby mają perfekcjonizm w sobie, kochani, są takie pewne zachowania, które my dobrze znamy, że jeśli mamy wewnętrzne napięcie, to zaczynamy czynić coś na zewnątrz takiego, co ma nam ukoić to wewnętrzne napięcie. Czyli kochani, jak się to nazywa? Trochę dzisiaj sobie pokorespondujmy, żebym nie była ciągle tylko mówiąca z okienka do Was. Co jest w środku, co w człowieku się rodzi pomiędzy tym, że natura, widzę Cię, kochana Moniko, widzę. Natura każe nam mieć takie skrzydełka rozwinięte, a program mówi Ci, ale Ty masz być tym małym kwadraciczkiem. I kochani, zobaczcie, taka ilość energii próbuje się przepchnąć przez ten mały kwadracik. I tak technicznie teraz, panowie i panie, co się zaczyna dziać w człowieku, jeśli ilość energii, która związana jest z naszą autoekspresją, ma się przecisnąć przez taki wąski wylot, to co się, kochani, dzieje po stronie systemu, który przepuszcza tę energię? Pewnie Piotr szybko na to wpadnie. Bunt jak najbardziej. Ramki dokładnie są tym właśnie schematem perfekcjonisty. Ale co się dzieje w człowieku, w środku, w energii, co się dzieje, jeśli Ty programem psychicznym nie pozwalasz tej energii płynąć w całości, czyli być w 100% osobą autonomiczną, indywidualnością? Kochani, to tak jakbyśmy na przykład, ja często porównuję takimi naprawdę prostymi, czasami prostackimi przykładami, łatwo to zrozumieć. Wyobraź sobie, że chcesz wypuścić wielkiego bąka. Jesteś gdzieś, wściekłość też.
Rośnie ciśnienie, brawo Piotrze. Oczywiście, że rośnie ciśnienie. To jest energia, która nie schodzi z nas od razu, jakbyśmy mogli wyrazić autoekspresję. Oczywiście, że się robi napięcie. W ślad za tym jest złość. W ślad za tym idą mechanizmy obronne. To wszystko jest jak najbardziej dobra odpowiedź. Natomiast chodziło mi o samo napięcie, że nie może zejść cała energia naraz, tak jakbyśmy chcieli sobie tego bąka wypuścić, a jesteśmy w tłumie, gdzieś wiecie, na ulicy i gdzieś tam sobie taką metodą i bum! Często dochodzi do takiego bumu właśnie, kochani. I często robimy sobie taką metodą, żeby się nie poznali, że spuszczamy po troszku. I teraz zobaczcie i wyobraźcie sobie, to jest przykład bąka, to jest śmiech, to jest żart. Natomiast zobaczcie, jak my energii życiowej nie możemy dać upust energii życiowej naraz. Ja nie mówię o takim acting outcie, jak jest u psychopatów, ale chodzi o to, że płynie przez ciebie energia, życie przez ciebie przemawia, ale ty masz ten obrazek w sobie. Twoja psychika jest zafiksowana, bo taki ma program, ona nie może inaczej się zachować. Więc co czuje twoje ciało wewnętrzne? Napięcie, kochani, to jest energia. I teraz kolejne pytanie. Jak mamy wewnętrzne napięcie, a psychika ci mówi, nie możesz ulać tej energii w całości, to co my robimy? Co my wtedy robimy? Jakie zachowania? Teraz taka moda jest o tym mówić. Jakie zachowania czynimy na zewnątrz, które mają dać ulgę temu właśnie wewnętrznemu napięciu? Poczekam chwilę na odpowiedź. Wyobraź sobie przecie od środka. Głowa ci mówi, nie możesz wydalić wszystkiego naraz. To co zaczyna ci się robić samo, zaczyna ci się robić, żebyś w końcu wydalił tę energię, bo ta energia rozsadza od środka. Czyni nam taki stan wewnętrznej obsesji uczynienia czegoś na zewnątrz. I koni, jak to się nazywa? Co w skrajnym przypadku może się stać z naszą psychiką? Oczywiście, że kobiety na zakupy. Tak, bo na zakupach jest, wiecie, ekscytacja i gdzieś tam to jest jedna z metod. Ulewa się, na różne sposoby się ulewa, na przykład sarkazmem, na przykład kłótnią, czepianie się o byle co. Kompensacją może być na przykład wyjście na neurotyczne zakupy. Ale generalnie chodzi mi o taką odpowiedź, która mówimy, że jak mam wewnętrzną obsesję, czyli ciśnie mnie ta energia, to co ja chcę uczynić na zewnątrz? Co ja chcę, kochani, uczynić na zewnątrz? Mówimy, objadam się nadmiernie, czyli jak? Kupuję zakupy nadmiernie, czyli jak? Co to jest za ruch? Jak to się nazywa, kochani? Poczekam chwilę, napiję się wody. No, kombinujemy. Mówimy czasem, że objadamy się jak? Zajadanie jakie? Wykrzyczeć też można wykrzyczeć. Tak, Daria dostaje 5 z plusem. Kompulsja, kochani, dokładnie tak. Czyli wewnętrzne parcie i Basia też, bardzo dobrze. Wewnętrzne parcie, czyli ta energia, która nie wyszła, bo masz ten program. Mówi mi tak i Ania tak samo. Brawo, kochani. Chodzi o to, że wewnętrzna obsesja mówi, uczyń kompulsję, idź na te zakupy, wykrzycz. No histeria też, kochani, w skrajnym jak gdyby takiej manifestacji, że kobieta nie mogła wyrażać czegoś, nie mogła swojej seksualności, nie mogła swoich preferencji, nie mogła w ogóle swojej autonomii dać upustu, to można popaść w histerię. Przecież cały ten okres wiktoriański, taki co tam Freud zapoczątkował te wszystkie swoje psychologiczne sprawy, to tamte kobiety ściśnięte w tych gorsetach, to one, wiecie, było cały czas, była stymulacja tej seksualności i było takie to uwodzenie wzrokiem, ale ciało nie miało tego przyzwolenia, żeby tam dać upust. A teraz mamy zupełnie odwrotnie. Teraz mamy wszystko bardziej, wypuszczamy, tu jak gdyby oddajemy się seksualności, ale oddajemy swoje ciało, natomiast nie wpuszczamy kogoś do serca. Teraz się zamknęliśmy w drugą stronę. Witam Emilkę. Kochani, czyli tak, wewnętrzne parcie tej energii to jest obsesja, zaraz mnie rozniesie. To jest obsesja, zaraz mnie rozniesie. Więc mądrość organizmu mówi tak, uczyń kompulsję, to dasz upust, upuścisz trochę tego bąka. I kochani, zobaczcie, wszystkie kompulsywne zachowania dają, tak naprawdę są mechanizmem obronnym, mimo że one są strasznie denerwujące na co dzień, bo ile razy mogę sięgać po te orzeszki i tak sięgać i sięgać i sięgać i sięgać, ile razy idę na te zakupy i idę i patrzę, że już mam tyle tych sukienek, tyle tych butów, tyle tych kolczyków, ale to się, kochani, tylko na chwilę ulewa, bo tam za tym stoi program i ten program z każdą energią będzie ci mówił, że nie możesz naraz wydatkować, tylko musisz metodą właśnie tej obsesji i kompulsji. I teraz zobaczcie, w
skrajnym zaburzeniu osoby, które mają ten program o perfekcjonizmie, czyli tak naprawdę perfekcjonizm nie jest chorobą, taką jednostką chorobową, że mówimy, że ktoś jest chory na perfekcjonizm, ale zaburzenie osobowości obsesyjno-kompulsywne właśnie w sobie ten rdzeń ma perfekcjonizmu, czyli jest tym kwadracikiem i zobaczcie, jak wtedy jest energia dysponowana na zewnątrz przez ten program. Dlatego leczeniem perfekcjonizmu, leczeniem zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego będzie odnalezienie w naszej podświadomości tego programu. Co mi zrobili, jak mnie obciosali, jak moją autonomię przycięli, gdzie mi te skrzydełka tam podcinali, gdzie mi tam te moje, powiedzmy, gałązki, które mi się ładnie rozrastały, przycięli mnie jak taki żywopłot kwadratowy. Kochani, to jest wielka tragedia człowieka, który jest przekonany, że on nie może być inny niż w tym obrazeczku. Jakie to jest, kochanie, straszne. Jak to się w środku strasznie odczuwa. I teraz, kochani, tak, może przejdziemy do kilku przykładów osób, które mają w sobie ten program o byciu perfekcyjnym, bo jeśli nie jest perfekcyjny, to zaczyna dochodzić do wielkiej tragedii, to znaczy, że ja jestem nie dość, to znaczy, że mnie odrzucą, to znaczy, że mnie nie kochają, że ja mam wewnętrzny przymus bycia perfekcyjnym. I teraz może kilka przykładów, jak ten perfekcjonizm, kochani, poznać w takim codziennym życiu. Na przykład po wyglądzie ciała. I teraz znowu wyraźnie podkreślam, że nie chodzi o ładne ciało, tylko chodzi o ciało napięte jak struna. Że to ciało jest tak sztywne, tak idealne, tak proporcjonalne, że jakbyś troszeczkę jeszcze to ciałko nadciągnął, to wręcz by pękło jak ta struna. O takie napięcie mi chodzi. Osoby, które mają taki perfekcjonizm naprawdę dość mocno wgrany w swój system, to będą osoby, które mogą się doprowadzić aż do takiego nieczucia, czyli do takiej zimicy emocjonalnej. I są, kochani, takie kobiety, na przykład przeważnie to będzie dotyczyło kobiet, że będzie to taka pani z obrazka. Krótkie, piękne, ułożone włoseczki, buźka piękna, wiecie, koszula ładnie tam dopasowana, skrojony piękny mundurek, paseczek ładnie tu w talii, wiecie, przegrodzone, spodenki pięknie skrojone, szpileczki. I to jest taka pani, która jest pięknie zrobiona, ale ona jest w tym obrazku, kochani, sztywna. Czasem najwięcej takich obrazków widziałam na przykład w bankach. Na przykład są takie panie, które obsługują interesantów w bankach, że tam nie ma takiej tej miękkości człowieka, ale wychodzi do ciebie ten pewien obrazek. Kochani, o takiej sztywności mówię, bo to widać, czy ta osoba z tobą rozmawia w tym banku, czy ona jest miękka w środku, czy ona tylko ma taki wymóg, bo firma każe nosić pewien mundurek, bo to się, kochani, odczuwa już później w interakcji. Ale jeśli ktoś jest taki sztywno, mocno skrojony, albo na przykład gdzieś tam w korporacjach, to on jak gdyby dopasowany jest do swojego programu w psychice. Kochani, to jest straszne. I taka osoba w skrajnym natężeniu jest odcięta od czego? Odcięta jest od czucia, od swoich emocji, bo ten program jej nakazuje być nieskazitelną. I teraz sobie wyobraźcie, że taka osoba jest waszą przełożoną i powiedzmy przez nią przechodzi jakaś decyzyjność, że twój projekt, twoja praca zależy od opinii tej osoby, która ma wgrany perfekcjonizm. I dajmy na to, że ona robi, przepraszam, że ty robisz jakiś projekt, masz pracę jakąś twórczą, nie wiem, powiedzmy wyposażacie wnętrza i robisz jakiś ładny projekt, idziesz z tym projektem opisany, masz ładnie zrobiony w jakimś programie, a ona na przykład mówi, nie przepuszczam dalej, nie zatwierdzam, nie idzie gdzieś to do realizacji, żebyś ty miał już satysfakcję z tego i kasę. Ona mówi, brakuje tu kropki, brakuje tu przecinka, te barwy się gdzieś nie zgadzają i czepia się takich małych detali, witam Bożenkę, że czujesz, że takie błahostki, takie detale trzymają ciebie i twoją energię, że nie idzie z życiem do przodu. I tak, kochani, są takie osoby, ja na przykład nie doświadczyłam nikogo takiego, żeby był na tyle perfekcyjny, żeby mojego pisma gdzieś dalej nie przepuścił, ale znam też takie przypadki z opowieści różnych ludzi, że ktoś, kto był w hierarchii w firmie podrzędny, musiał się ze swoją pracą przedostać, wiecie, przez te struktury w korporacji i ciągle ta jego praca tkwiła jak gdyby u tej przełożonej, u tego przełożonego. Bo jak nie kropka, to przecinek, to kreska, czyli ta osoba, która była tym ogniwem w tej strukturze, miała w sobie perfekcjonizm i zobaczcie, co można zawalić. Można zawalić całą kreatywność, całą twórczość i można się naprawdę zafiksować. Nieraz się mówi, że przerost formy nad treścią, prawda?
przerost formy nad treścią. Jakby tu coś opakować, jakby tu coś opisać, jakby tu coś sprzedać. A tak naprawdę w środku to jest mała wartość tego produktu i nieraz działy marketingu właśnie, jak ja pamiętam jeszcze z życia z przemysłu spożywczego, czasem takie pisały opowiastki, jaki to piękny produkt sprzedajemy, a ja będąc autorem tego produktu śmiałam się, mówię, jejku, jakie to nieadekwatne, wszystko z wyselekcjonowanych surowców. I kiedyś się zaśmiałam, mówię, a co robimy z tymi odpadami? Może wymyślimy jakiś produkt, który bazuje na odpadach, bo wszystko wyselekcjonowane. Kochani, po selekcji też ktoś musi być w tak zwanym odpadzie. I to wiecie, tutaj było takie dojście do ściany. Też można się zafiksować, że wszystko jest najlepsze, a tak naprawdę chodzi o taki chwyt marketingowy. Więc kochani, takie przykłady. Gdzie jeszcze? W obszarze na przykład odżywiania. Pamiętam, jak jeszcze studiując psychodietetykę, mieliśmy takie przykłady, gdzie fiksacje takie psychiczne manifestują się w ciele i na przykład w tym obszarze odżywiania ciała. I na przykład ortorektyk, czyli coś, co jest takie, wiecie, twarde, rasowe, rdzenne, że tam nie ma żadnej takiej elastyczności. I na przykład ortoreksja polega na tym, że ktoś się odżywia w taki sposób, że tylko ser kozi, żaden inny, tylko jajka kupowane tu i tu, żadne inne. Kochani, ja nie mówię, żeby nie kupować sobie dobrej jakości produktów, nie o to chodzi. Tylko, że kupowanie dla Ciebie będzie takim rytuałem, że przygotowanie posiłków będzie dla Ciebie takim rytuałem, że liczenie witamin, minerałów, wiecie, tłuszczów trans i nie trans, będzie takim rytuałem, że Ty na to pół dnia zmarnujesz, że zarzucisz relacje, że zaczniecie się przy tym zdrowym posiłku nawzajem przekomarzać, kłócić, dojdzie do rozpadu, ponieważ poszło o co? O jeden groszek, o jeden liść sałaty, że może ktoś coś zjadł albo czegoś nie zjadł, miał zjeść, miał zażyć, nie zażył. Wiecie, naprawdę są różne fanaberie, więc na w takim tym obszarze kulinarnym też można sprawdzić, czy czasem nie dokucza nam perfekcjonizm. Może podam przykład. Ja bardzo lubię zdrową żywność, witam Martę, i bardzo lubię proste produkty, czyli na przykład, wiecie, tak jak rośnie to na krzaku, na drzewie, pływa w wodzie i tak dalej, bez tego przetworzenia. Powiedzmy, kupię sobie płatki owsiane, to niech one nie będą jakieś tam błyskawiczne, bo one już mają jakiś stopień przetworzenia, tylko niech będą zwykłe płatki, które są zwalcowanym owsem. Czyli rozgniecione ziarno owsa, koniec, zalewam wodę, gotuję się i mam prosty produkt, tani i odżywczy. I kochani, jeśli mam możliwości, zawsze tak robię, żeby były proste produkty, ale jeśli na przykład nie mam możliwości, bo nie mam na coś czasu, to raz na jakiś czas nie mówię, że sobie nie kupię jakiejś tam pizzy. Też lubię sobie wybrać dobrą pizzę, ale to jak gdybym tylko cały czas te proste produkty i wiecie, można się zafiksować, pół dnia na to poświęcić, ale wszystkie inne dziedziny życia będą leżały. Zobaczcie, w każdej dziedzinie życia to samo można przekopiować na ciało, że tylko, wiecie, masaże. Tutaj mogłabym się czepiać i czepiać, ale nie o to chodzi. Są takie osoby, dla których wygląd ciała to jest być albo nie być. Na pewno tam jest duży kawał perfekcjonizmu, a jeśli perfekcjonizmu, to masz pewien program, który Ci mówi o tym, że jeśli nie będziesz w tym obrazeczku, nie wolno Ci wystawać z tego obrazka, bo inaczej Twój świat się zawali, nie będą Cię kochać, szanować, lubić, nie będą Cię chcieli, nie będą z Tobą spać, nie będą się z Tobą przyjaźnić. Kochani, warto wiedzieć, że wszystko, co jest takie sztywne w nas i nie daje nam takiej elastyczności, jak to człowiek potrzebuje, bo człowiek raz tak, ale niech jakoś tak płynie z tym życiem. Czyli mówimy, że człowiek zdrowy to jest człowiek taki względnie elastycznie funkcjonujący we wszystkich obszarach życia. Jeśli mamy twarde skrypty, to znaczy, że jest pewnego rodzaju zaburzonko, takie czy takie, ale dzisiaj więcej o perfekcjonizmie. Basia pisze, gdzie pisze Basia, uciekło mi to. Mnie trudno z tym, że moje dzieci zostawiają nieporządek w swoich pokojach. Dla nich to porządek, dla mnie nie. I wściekam się jak moja matka. Mnie nie było wolno zostawiać nieporządku, porządek musi być. Kochana, jak już wiesz, że tak to działa, to pogadaj ze swoim ego, pogadaj z kawałeczkiem małej Basi i powiedz tak, kochanie, zabrano Ci kawałek, taką cegiełeczkę bycia dzieckiem, wszak w tej urodzie, w tej radości bycia dzieckiem jest robienie bałaganu, ale zobaczcie, bałagan, chaos też jest twórczy. Jak będzie wszystko na półeczce poustawiane, to jak dziecko ma się nauczyć kreatywności?
To jest, kochanie, musztra, więc przeproś tą małą Basieńkę i powiedz, kochanie, to i ty teraz możesz porozrabiać sobie razem z własnymi dziećmi, a później cała trójka wszystko to uporządkuje. Tak sobie oddaj ten utracony kawałek siebie, bo zobaczcie, ego tak działa, ja nie mogłam, to i ty nie będziesz mógł. To znaczy, że ty masz lepsze życie, o nie, moje ego się na to nie zgadza. Mimo że jesteśmy rodzicami, a widzimy, że dziecko ma lepiej, ileż mamy wewnętrznej zazdrości, że nasze dziecko jest bardziej swobodne, bardziej śmiałe, bardziej sprawcze, spontaniczne, to ego bije się z ego dziecka. To jest ta część zwierzęca w nas. Kochani, oczywiście, że zapraszam Was do komentarzy, do dzielenia się własnymi doświadczeniami w obrębie dzisiejszego tematu, czyli perfekcjonizmu. Może o samym zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym, które znajduje się już w podręczniku, na przykład DSM, podręcznik do psychoterapii, dla psychiatrii, dla psychologii. Koni, tam to już jest niezła jazda. I tu polecę film, oczywiście przygotowałam się, żeby nie było, że gdzieś tam tytułu nie pamiętam. Tu łatwo miałam zapamiętać, bo film brzmi Perfekcja na Netflixie. Polecam bardzo obejrzeć, tam jest pokazany gość, właściwie jego partnerka również, ale przede wszystkim ten główny aktor, który ma właśnie tą wewnętrzną jazdę, czyli ten perfekcjonizm jest jego rdzeniem i on tam ma kliniczne zaburzenie osobowości, czyli ten perfekcjonizm jest już tak dojmujący, że dochodzi do wielkiej tragedii. Film brzmi Perfekcja na Netflixie, bardzo polecam. Jak to się, kochani, tragicznie kończy i tam jest fajnie pokazane, jak wewnętrzne napięcie powoduje różne chore kompulsje. I więcej nie powiem, warto ten film obejrzeć, trafiłam na niego zupełnie przypadkiem. Miał chwytliwy tytuł, ponieważ perfekcja, pomyślałam może, że będzie o perfekcyjnym, o zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym. Rzeczywiście tak było. I często, kochani, tytuły nas naprowadzają albo nas nie naprowadzają na, jak gdyby, przesłanie filmu, a ten film był tak, jak gdyby, tak prosty był przekaz, że rzeczywiście to, co obiecano, było w filmie. Bardzo polecam Perfekcja na Netflixie. O samym zaburzeniu więcej nie będę mówić, ale zobaczcie, ileż w nas, w takim przeciętnym obywatelu RP, ile jest zachowań kompulsywnych. O czym to świadczy? Czy to świadczy o tym, że każdy z nas ma jakiś kawałek perfekcjonizmu? I może powiesz tak, no przecież ja na co dzień nie stroję się jakoś szczególnie, no może nie mam jazdy na wygląd ciała. Tak, tak, ale nie spoilerujemy. Jak ktoś oglądał, to potwierdza albo nie potwierdza. Jak ktoś nie oglądał, to serdecznie zapraszam. Rzeczywiście, to jest ten film, kochana. Alu, to jest ten film. Tam chyba chodziło o wiolonczelę, konkretnie mówiąc o instrument. Ania, ja zbyt mocno staram się wyleczyć pacjentów, których nie da się. Zbyt mocno wyleczyć pacjentów. Jak pacjent będzie chciał, żeby go zbyt mocno wyleczyć, to jeszcze pół biedy, ale jak już lekarz będzie chciał zbyt mocno wyleczyć, to jest o samym lekarzu. Po co masz to parcie, żeby mu bardzo pomóc? Może on jeszcze ma nie czuć dzisiaj tej pomocy, może ma jeszcze trochę pobyć w bólu, skoro nie chłonie tak, jak ty chcesz dać? To jest, kochani, dobre pytanie. Za tym stoi nasze ego, a głębiej powiedziałabym nasza pycha. Dlaczego tak bardzo nam zależy, żeby komuś pomóc, żeby nas chwalili? Zadajmy sobie pytanie, bo to jest taka, wiecie, to jest taka wewnętrzna rozgrywka z naszym ego. Dlaczego mi zależy, żeby tak bardzo w terapii komuś pomóc? Kochani, mi nie zależy, ja mam taką intencję, ale jak widzę, że ktoś nie bierze, nie korzysta z tego, to widocznie na razie nie jest gotowy na to dobrodziejstwo, więc może zapraszam kiedyś tam albo nigdy. Więc kochani, to musi być dawanie i odbiór i tu musi być taki, wiecie, taki rezon. Jeśli tego nie ma, widocznie albo nie te osoby w tym duecie, albo rzeczywiście jest jakiś wewnętrzny program, który mówi: chciej, żeby cię chwalono, żeby cię doceniono, bo cię na przykład w domu nie docenili. Mnóstwo różnych programów za tym może stać. Zbyt mocno. Kobiety, które chcą za bardzo, kochają za bardzo. Kochani, miłość to nigdy nie jest coś, co jest za bardzo, jeśli to jest ta prawdziwa miłość, czyli zero oczekiwań, 100% akceptacji. A jeśli kobiety kochają za bardzo, to jakbyśmy to wrzucili w tłumacza, to jak to wyjdzie? Oczekuję, że będzie tak, jak ja chcę, jak ja bardzo oczekuję, żeby było tak, jak ja chcę. To jest to kochanie za bardzo. Tam nie ma mowy o żadnej, kochanie, miłości. Jak jeszcze może się objawiać perfekcjonizm? Więc taki przeciętny obywatel RP, zobaczcie, gdzie manifestuje swoje zachowania kompulsywne? W objadaniu się.
Już jadłam dzisiaj coś słodkiego, ale jeszcze zjem lody. Już na przykład nie jestem głodna, ale wszyscy zamawiają pizzę, ja z nimi. Już nie mogę pić więcej piwa, bo na przykład mój organizm już dalej nie toleruje, a no ale co głupio odmówić. I wiecie, mnóstwo różnych takich zachowań na przykład na imprezach, gdzieś w jakichś spotkaniach domowych, a na święta, co się kochani dzieje, że tego jest za dużo, bo program nam mówi musisz, 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 bo to przez sekundę gasi to wewnętrzne napięcie. A później waga się zbiera, później jest nadwaga, później jest otyłość, później jest frustracja, gniew i tak dalej i zaczynamy siebie nienawidzieć i tak dalej, więc w tym obszarze jedzeniowym, w obszarze zakupowym, w obszarze wyglądu ciała, pracoholizm, kochani, Wszystkie holizmy, nawet seksoholizm też, że to jest takie upuszczanie tym kanałem, tą metodą tego wewnętrznego napięcia. Narkotyzowanie się, wszystkie zachowania kompulsywne. Nie musi to być w wyglądzie ciała, nie musi być to pięknie skrojony mundurek. Co jeszcze kobiety polskie mają? Sprzątanie, prawda? Wszystko jak w pudełeczku. Dlaczego? Bo jak w sobotę nie wysprzątam włącznie z oknami, podłogami, dywanami, ciastem, czym tam jeszcze, to nie mam poczucia, że jestem może dobrą żoną, dobrą matką, matką Polką, kobietą, czym tam jeszcze, ponieważ mam wewnętrzne przekonanie, że ode mnie się tego wymaga, a ja się na to zgadzam. Bo kochani, zobaczcie, jak my kobiety byłyśmy zaprogramowane w takich polskich domach, jak macie tak średnio 30 plus, 40 plus, 50 plus, że kobieta to jest ta, która sprząta, piecze. No ja nie mówię, że nie tworzymy ciepła domowego, bo to jest rola naszej płci, ale czy musimy co sobota urobić się po łokcie, żeby było tak zwane wysprzątane, że jest fajnie, że po tym tygodniu pracy to mam jak gdyby odrobione te zaległości? A może spróbuj wystawić swój perfekcjonizm na próbę i nie umyj tych okien raz na tydzień, bo też są kochani takie kobiety, że ciągle tylko myją, sprzątają, piorą, a później wieczorem siadają i narzekają, że one są takie zachuchrane, zaniedbane, że ten mąż się ogląda za tą sąsiadką, że ona taka jakaś ładniejsza, bardziej zadbana i on jest taki niewdzięczny, bo nie widzi tych czystych okien. On ciebie woli czystą, zadowoloną niż te umyte okna co tydzień. Taki kochani przykład, więc sprzątanie. Co tam jeszcze? Wymaganie wobec własnych dzieci, że masz być taki, 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 albo że masz iść w ten kierunek zawodowy, albo w taki. Kochani, coraz bardziej odchodzi już to do lamusa, ale jeszcze jednak jest bardzo dużo takich domów, gdzie rodzice mają tak zwany pomysł na rozwój własnego dziecka. I rodzice mają naprawdę całe hektary spisane i w głowie, i na papierze, jakby dobrze było obrać drogę zawodową dla własnej córki, dla własnego syna i bardzo w to inwestują. A teraz pytanie, czy dziecko tego chce? Czy na przykład zapytałeś dziecko, że ono na pewno chce iść na to prawo, że ono na pewno chce być tym lekarzem, a może tobie by to coś zrobiło, gdyby to dziecko wybrało coś, co pochodzi z jego autonomii. Kochani, to są, zobaczcie, to są tak strasznie ważne rzeczy, ponieważ perfekcjonizm będzie tam, takie to obciosywanie naszej autonomii będzie tam, gdzie nam ktoś nie pozwolił wybrać naszej preferencji. I teraz bardzo bym chciała, żebyście się podzielili, czy wasz pierwszy zawód, wasze pierwsze studia, wasza droga zawodowa była związana z waszym wyborem, takim wewnętrznym, własnym, że kochaliście tę drogę zawodową. Bardzo was zapraszam do takiego podzielenia się ze mną. Ja na przykład pierwszą drogę zawodową miałam technologię żywności, uwielbiałam to i do tej pory uwielbiam, natomiast doszło niejako do, może nie do wypalenia, ale do zafascynowania inną drogą, dlatego jestem teraz bardziej z tej strony psychoterapeutycznej, psychologicznej, ale wciąż z miłością patrzę na dobrej jakości pomidory, na pachnącą kawę, na te płatki owsiane, bo kochani, jednak to jest coś, co wkładamy. I to jest bardzo ważne, czy to wyszło z naszej autonomii. Monika pisze, ja byłam bardzo nadopiekuńcza dla dzieci. I teraz kochani, co to znaczy być nadopiekuńczym? Jeśli coś jest nad, czyli dam ci za dużo czegoś, to w samej głębi, już nie będę rozwijać po kolei, w samej głębi, to co to oznacza? Nie ufam temu, co płynie z ciebie. Czyli to, co ty byś zrobił, zrobiła moja córko, mój synu, to jest słabsze, gorsze od tego, niż ja ci to proponuję.
I często kochani, zobaczcie, jaka to jest fałszywa miłość. Synu, zrób tak, posłuchaj się matki, weź to ode mnie. I to jest takie poczucie, że jestem ta dobra, jestem ta kochająca, jestem ta nadopiekuńcza. A o co tak nam naprawdę głęboko chodzi? Że mamy kontrolę nad przebiegiem życia naszych dzieci. Stąd ta nadopiekuńczość. Kochani, umówmy się, nabycie nadopiekuńczym to jest wydatek dużej ilości energii własnej, więc jeśli zajmujesz się w większości życiem swojego dziecka, to może dlatego, że nie zajęłeś się rozwojem własnej autonomii. Bo jak człowiek jest zdrowo zajęty sobą, to potrafi i zdrowo zająć się sobą i rozwojem własnym i też być zdrowym rodzicem. A są też takie, kochani, matki, przeważnie matki, które nie mają autonomii, które są tak utkwiły w tej relacyjności, w tym robieniu tego gniazdka, tej rodzinki, tej, żeby tylko dzieci, ten mąż i to, żeby to gniazdko kwitło, że one tak są skoncentrowani na układaniu życia dziecka, że aż przytłaczają tak zwaną miłością, bo to kochani nie jest żadna miłość, nad opiekuńczością, czyli zrób tak jak ja chcę, czyli to jest takie lekkie przedłużenie siebie, ja nie mam własnej autonomii, to chociaż ty bądź taką autonomią, o jakiej ja marzę. I to jest kochani wielka krzywda dla dzieci. Także i też zaniedbanie i nadopiekuńczość to są dwie strony tego samego, niedobre jest ani jedno, ani drugie. Czasem myślę, że takie lekkie zaniedbanie już chyba jest lepsze, bo jednak dziecko będąc w takim tym neglekcie, w takim tym głodzie, szybciej sięgnie do zasobów własnych, niż jak komuś dajemy coś nadto. Mam, kochani, też takiego klienta, który, pozdrawiam go tutaj serdecznie, jeśli będzie słuchał, to będzie wiedział, że to o nim, wkurzał się strasznie i że mu rodzice wszystko dawali i wyręczali. Kochani, zobaczcie, nie jeden dzieciak by powiedział tak, jak ja bym chciał, żeby mi podnosili pod nos, jak ja bym chciał, żeby mnie widzieli, żebym był taki trochę ważniejszy, żeby mi coś dali, usłużyli, a jeden powie, jak mnie to wkurzało, że mi wszystko robili za mnie, że mnie wyręczali. Kochani, zobaczcie, jaka krzywda wtedy jest. Jak zrobili za mnie, to ja tego nie robiłam, nie czyniłam, a jak nie robiłam, nie rosła sprawczość, a jak nie rosła sprawczość, nie rozwijała się moja autonomia. A gdzie lokujemy prawdziwe poczucie bezpieczeństwa i nie boimy się życia, kiedy czujemy, że od nas coś zależy, tak jak ta kubka dziecka, które ma te 2 latka mniej więcej średnio, siada na tym nocniczku i mówi, ja dałem radę, to ja to wydaliłem, mamo, nie ty, gdyby tak umiało mówić klarownie. Kochani, i tak dalej, i tak dalej. Co tam jeszcze z tego perfekcjonizmu? Skąd się bierze, czym jest to, wiemy, taki sztywny skrypt, ten kawałeczek z naszej autonomii, poza którym nie wolno ci być, bo wtedy jest ogromny lęk, to się w dziecku odpamiętuje. Jak nie będę idealna, jak nie będę jak ten obrazeczek, zaczynamy wchodzić w obszar lęku, bo kiedyś ktoś nam boleśnie te skrzydełka i te gałęzeczki poprzycinał. I kochani, dlatego perfekcjonista tak się męczy w tym małym kwadraciku, bo jeśli nie widzi, że to program, że to jest krzywda z dzieciństwa, to on będzie sam sobie później dopiekał i będzie dla siebie bardzo surowy i dla innych będzie bardzo surowy i będzie w takim, wiecie, zaprzęgnięciu, że tylko ten kawałek i ani kroku wstecz, ani w bok, ani do przodu. To jest strasznie, kochani, smutne. Czyli perfekcjonizm, podsumowując, bo już mam tylko 3 minutki, coś sztywnego w nas. Zero luzu albo mała ilość luzu, czyli fragmencik twojej autonomii, a nie cała możliwie piękna, jaka może się rozwinąć. Skąd się bierze? Właśnie z tych chorych oczekiwań, że to ci wolno, tego nie wolno, czyli nie ma zdrowych granic, żeby się autonomia dziecka rozwijała. Jakieś takie chore oczekiwania, że masz być taki, a taki być nie możesz. Wielka krzywda. Skrajnym perfekcjonizmem manifestuje się zaburzenie osobowości pod tytułem obsesyjno-kompulsywne. Wielka krzywda dla takiego człowieka i to, kochani, możecie znaleźć taką postać właśnie w filmie Perfekcja na Netflixie. Co tam jeszcze? Choroby. Zobaczcie, osoba, która ma ciągle ciało takie napięte jak struna, ona będzie te uczucia wycofywała, będzie swoje ciało przekraczała, że ona jeszcze bólu nie czuje, że z chorobą może iść do pracy, że ona za szybko będzie chciała wyjść z etapu takiej rekonwalescencji, czyli cały czas takim mocnym pręgierzem, bo ona oddzielona jest od czucia, więc wiecie, zaprzeczam, aż do momentu, kiedy to choróbsko w środku nabierze większych rozmiarów i się wyleje.
w jakiejś takiej, wiecie, spektakularnej formie. Co tam jeszcze można zauważyć? Na przykład na skórze najróżniejsze manifestacje, że mamy w środku wewnętrzne napięcie, że jesteśmy dla siebie zbyt srodzy, tacy surowi, i na przykład perfekcjoniści mogą mieć pewne, jak gdyby, manifestacje skórne, które mówią, że nie umiemy dogadać się ze światem zewnętrznym, bo skóra, kochani, jest taką tą pierwszą, jak gdyby tą naszą granicą, zobaczcie, to jest granica, przez którą my wpuszczamy świat zewnętrzny do się naszego świata zewnętrznego. Jeśli cokolwiek skóra nam manifestuje, jakąś wysypkę, kaszkę, jakieś pokrzywki, też są takie różne takie, nie tylko krosty, nie tylko jakiś trądzik, ale też mogą być tak zwane pokrzywki, że jest oblana twarz, albo się na jakiejś części ciała robi pokrzywka, to też jest, kochani, taka informacja, zgodnie z totalną biologią, że coś się nie dogaduje w tobie z tym światem zewnętrznym, może masz za ostre kryteria, może za dużo od siebie wymagasz, może siebie przekraczasz, może realizujesz przez pryzmat oczywiście tego programu, który masz w głowie, wymagania zewnętrzne, a tak naprawdę świat od ciebie tego nie oczekuje, program ci okazuje, nakazuje takim sztywnym być, i wtedy skóra będzie manifestowała, że jest za duże napięcie, za duże dopiekanie sobie. Później były przykłady, więc kilka podałam. I kochani, jak przeciwdziałać? Ostatnie może dwa zdanka. Jak przeciwdziałać? Jeśli widzimy, że coś jest skrajne, coś ma mocne nasilenie, chociażby z tym porządkiem, kochane kobiety, to sprawdźcie swoje ego, bo tu chodzi o wystawienie siebie na próbę. I na przykład, Basieńko, do ciebie, skoro podałaś przykład, to takie antidotum będzie: a zrób sobie tak zwany dzień dziecka i bądź razem z tymi twoimi dziećmi w tym bałaganie, wypuść własne wewnętrzne dziecko, małą Basieńkę, niech ona tam pobałagani, zobacz, jak to jest, jak sobie pozwolisz, mimo że ego, program ci gada, sprzątaj, jest dzisiaj sobota, zobacz, już godzina 12, ty jeszcze masz szyby nieumyte. Zobacz przeciwną stronę, kochani, to jest antidotum. Jak mama zafiksowanie na jedną stronę, czyli wszystko czyste i wiecie, jak w obrazku, to jak ja się poczuję, tak naprawdę jak moje ego się poczuje, gdy zasnę dzisiaj w tym bałaganie, gdy się dzisiaj nie umyję, gdy dzisiaj na przykład, a zrobię sobie dzień dziecka i nie zrobię depilacji i pójdę na przykład, nie wiem, na basen, niewydepilowana. Sprawdźcie swoje ego. Jeśli macie gdzieś mocno ten sznurek podkręcony, poluzujcie i zobaczcie, jak to jest. To jest antidotum. To samo z kompulsywnym odżywianiem. To samo z kompulsywnymi zakupami, wyglądem, kochani, i tak dalej, i tak dalej. Metod przeciwdziałania perfekcjonizmowi jest wiele. Basia, dziękuję, kochana. Niech ci służy. Ostatnie zdanko na koniec, kochani. Zapraszam oczywiście was do sesji terapeutycznych, do pracy poprzez ciałko. Może też macie w sobie perfekcjonizm, to ciałko się ucieszy, jeśli weźmiemy je na warsztat pracy z ciałem. I na koniec chciałam dodać, co chciałam dodać na koniec? A, na mojej stronie internetowej, kochani, jest taki kurs, który ja pisałam przez pół roku. On się nazywa Kurs Autoterapii Traumy. I to jest taka oferta dla tych osób, które na przykład mają potrzebę pracować nad własnymi zranieniami, nad własnymi przypadłościami w takiej jak gdyby cichej kontemplacji. I tam jest, proszę bardzo, kochana, i tam jest tak dużo wiedzy, która pomoże ci zrozumieć jak gdyby od punktu A do punktu Z, jak to wszystko biega. Kochani, ja ten kurs stworzyłam przez pół roku i to powstało na bazie mojego doświadczenia, ponieważ też próbowałam połączyć wątki, co z czego wynika. Zobaczcie, tematów rozwojowych jest 1 200 000, natomiast ja potrzebowałam widzieć to strukturalnie, czyli co jest, jak mam 0 lat, a co jest, jak mam lat 100. Proszę mi tutaj świecie wytłumaczyć. I kochani, jak powstają te wszystkie nasze braki, zaburzenia. Ja w tym kursie tam opisałam i on się naprawdę nadaje do takiej pracy nawet przez dobre pół roku. On nazywa się Kurs Autoterapii Traumy. I tam pokazuje strukturalnie, co z czego wynika. I może jesteś właśnie taką osobą, która nie potrzebuje przyjść na terapię i konkretnie zająć się twoim bólem tu i teraz, tylko może masz tę potrzebę, ja taką miałam, dlatego napisałam ten kurs. Co z czego wynika, że jak zrobię taki ruch, to jest to. I tam jest też aspekt, kochani, duchowy. Tam się czuje, że trauma jest naszym doświadczeniem głęboko mającym znaczenie duchowe. Połączyłam tam, można powiedzieć, zdrowo pojmowaną duchowość z
psychologią, psychoterapią, z pracą z ciałem, są różne medytacje, są techniki pracy z ciałem i tam trochę mnie słychać jako lektora, także jesteś w takiej terapii prowadzonej, ale nie jesteś na żywo, więc taki, kochani, kurs serdecznie Wam polecam. I właściwie chyba o tym perfekcjonizmie to tyle, to temat szeroki jak wszystkie tematy rozwojowe. Chciałam tylko tak z grubsza, kochani, nakreślić, że sztywny obrazek odbiera nam radość życia. Bo nie ma nic gorszego jak zaciśnięty pasek na ostatnią dziurkę, prawda? A perfekcjonizm jest właśnie w odczuwaniu czymś takim, że ten pasek sobie zaciągnę, aż mi te oczy wychodzą. I o tym, kochani, jest perfekcjonizm, więc przeciwdziałajmy temu. Na dzisiaj, kochani, dziękuję. Bardzo się cieszę, że byliście. Zwłaszcza cieszę się, jak przybywają nowe osoby. To znaczy, że te treści gdzieś tam z Wami pracują, spotykają się, przydają. No i co? Zapraszam do szerszej współpracy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Czy jesteście facebookowiczami, czy youtubowiczami? Zapraszam do komentarzy w obrębie tematu, kochani, w obrębie tematu. Zaznaczam wyraźnie, jak jest perfekcjonizm. Rozmawiamy o perfekcjonizmie, żeby pod każdym filmem nie było mowy o wszystkim, ponieważ nie ogarnę tego. Dziękuję za spotkanie i wyłączam się. Dobrej nocki i pa, pa wszystkim.